nie mówi, że siłownia to nuda. Wszystkie laski ćwiczą w klubie fitness. Baby, ciśniesz, baby, ciśniesz. Waga spadnie, a celulit zniknie. Baby, ciśniesz, baby, ciśniesz. Wierzchnia, rower, sztanga i orbitrek. Baby, ciśniesz, baby, ciśniesz. Wszystkie laski ćwiczą w klubie fitness. Fajny jest asystent, fajny jest asystent. Semix jak co poniedziałek trenował klatkę i biceps. Kiedy to po udanym treningu udał się do szatni w celu spożycia przygotowanego wcześniej gainera, zauważył, że jego szafka jest otwarta i że ktoś po raz kolejny zabrał jego banany. Ja rozumiem wszystko kraść, ale banany? Od dzisiaj wypowiadam wojnę bananowcom, HWDP złodziejowi. Zdenerwowany Semix jest roztrzęsiony i coraz bardziej zaniepokojony brakiem bananów w swej torbie treningowej. Po chwili spod prysznica wychodzi Michałek, który w poniedziałki przychodzi na siłownię i nie ćwiczy, bo wie, że wszyscy robią wtedy klatę. Żeby nie opuścić jednak poniedziałkowych spotkań na siłowni, Michałek przychodzi się wykąpać i zrobić sobie zdjęcie mięśni na Instagram. Po kąpieli Michałek dostrzega zatroskanego Sebiksa i oferuje mu pomoc. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, nikt nie może mi pomóc. Cały czas mi ktoś kradnie moje banany z szafki. Nie, za każdym razem jak przychodzę tutaj po treningu, ktoś zabiera mi notorycznie banany. Trzeba coś z tym zrobić, rozumiesz? Bo ja nigdy nie skończę cyklu, a te banany to całe moje życie. Ty, czekaj. I mi wczoraj też coś ukradł banana. Tobie też? A przedwczoraj? W Brzaneczce. To niedorzeczne. Okazało się, że ten złodziejaszek okrada wszystkich na siłowni i nawet nas. To niedopuszczalne. Swoją drogą, Michałek to dziwny typ. Żeby w niedzielę robić trening, jak normalnie powinna być regeneracja? Podejrzane. Słuchajcie, mi też ukradli banany. O nie! Wypowiadam wojnę bananowcom! Czyli to się dzieje częściej? Trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej cała siłownia pójdzie z torbami. Już dawno mówiłam Michałkowi, żeby coś z tym zrobił. Jeżeli nic z tym nie zrobi, odejdę od niego. Dobrze, że w końcu zjawił się ktoś taki jak Sebastian. To miły i fajny facet. Ma takie same problemy jak ja i myślę, że będziemy razem w stanie sobie pomagać nawzajem i złapiemy w końcu tego wstrętnego złodzieja. Na siłownię wtargnęli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej Przyjazny Bloczek, na której czele stoi pan Boberek. Domagają się zamknięcia siłowni na stałe. Sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Pan Robert Grzybowski, dyrektor siłowni Herkulesik, nie radzi sobie z opozycją i poważnie myśli o zamknięciu interesu. Spółdzielnia jest o krok od sukcesu. Wybraliśmy się tutaj w imieniu spółdzielni Przyjazny Bloczek, żeby raz na zawsze zamknąć i pożegnać tą siłownię! Siłownię Herkulesik! Zamknąć Grzybowskiego! Nie będzie siłowni! Nie będzie siłowni! Ja wiedziałem, że z tą siłownią Herkulesik jest coś nie tak. Grzybowski to jest stary komuch, już dawno powinien siedzieć. Kiedyś normalnie tutaj było spokojnie. Przychodziłem poćwiczyć w klapkach, zacząłem i normalnie wychodzę boso. Proszę macie. To ja boso w skarpetach musiałem zapierniczać do domu z powrotem. A teraz co? Wszystko ginie w tej siłowni Herkulesik. Giną klapki, giną banany. Czy to nie może tak być? W imieniu spółdzielni Przyjazny Bloczek mówimy wszystkim stanowczo nie. Zamkniemy to wszystko, prawda? Tak jest! Banany! 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 Pamiętamy! Kurde faja! Jak tak dalej pójdzie, pan Grzybowski będzie zmuszony zamknąć siłownię. Masz jakiś pomysł? Bo ja mam mieć? To ty jesteś facetem. Kurde, gdybym wiedział jak go złapać, no to pewnie bym go złapał. A tak nie wiem jak go złapać, no to chyba go nie złapię, nie? Ojej, żałosny jesteś. Sebek jest milion razy lepszy od ciebie. Michałek i Żanetka są zdruzgotani i nie mają pomysłu jak poradzić sobie z sytuacją. Na szczęście Sebastian wpada na innowacyjne rozwiązania, które dają szansę na ocalenie siłowni. Wczoraj wieczorem narysowałem pewien plan. Narysowałem pułapkę, więc tak, pułapka będzie stała na podpórce, do podpórki przywiążemy czerwony sznurek, a do sznurka żółty bananek. Jeżeli nasza ofiara skusi się na banana, podepnie to pod sznurek, prawda, podpórka spadnie mu na głowę i go mamy. Najbardziej to mi się spodobał ten bananek, Sebek. Genialne! Wow! To, co pokazał przed chwilą Sebek, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Kochani! Najbardziej spodobał mi się bananek, no bo lubię bananki, ale poza tym to muszę przyznać, że ten Sebek to jest miły i fajny facet.
I coś czuję, że na tej akcji będą z tego niezłe lody, no. Na początku myślałam, że ten Sebek to kompletny kretyn, ale ten pomysł z pułapką? Nie mam pytań i w dodatku jest taki przystojny. Michałek, Sebiks i Żanetka chcą złapać złodzieja bananów. W tym celu Sebiks sporządził pułapkę. Żanetka niestety nie mogła wziąć udziału w akcji ze względu na problemy gastryczne. W zamian za to pożyczyła im dobrą kamerę. Dlaczego się? Chyba nie wiem, muszę to znać od Żanetki. Drugi wielki chłop. Ała! Pomocy, ratunku! Co teraz chcesz powiedzieć? Co? Ale jak? No przecież pan nie Grzybowski, pan jest właścicielem siłowni. Chciałem z tym skończyć, a nie wiedziałem jak. Poza tym burczało mi brzuszko. O, Grzybuś. Trzeba było mu powiedzieć, że ja zawsze noszę ze sobą kiś bananków. Podzieliłbym się z tobą. Bałem się. Panie Grzybowski, trzeba raz na zawsze z tym skończyć. Przecież jest pan dla nas jak ojciec. Ta siłownia, ona jest dla nas jak dom. A pan, przecież był pan dla nas wzorem do naśladowania. Jeżeli coś takiego się dzieje, to trzeba przyjść do rodziny i powiedzieć. Musimy sobie pomagać i razem rozwiązywać wszystkie problemy. Nie wiedziałem, że tak do tego podejdę. Od razu mogłem powiedzieć, że chce mi się jeść. Nie, poczekaj. Przecież jak powiemy, że pan Grzybowski kradł bananki, to zamkną siłownię. O Boże, w ogóle tego nie przemyślałem. Dobra, Michałek, wezmę to na siebie. Nie, Sebastian, zaczekaj. Nie możesz tego zrobić. Widzisz, jak wszystko się nakitrasiło. Gdyby nie te bananki, to wszyscy bylibyśmy dalej razem na siłowni. Sebek właśnie dał przykład, jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna. Mam nadzieję, że szybko wyjdzie z pierdla. Bez dwóch zdań, Sebek to prawdziwy bohater. Mój bohater. Najgorsze jest to, że dalej mi burczy brzuszku. Nikt nie mówi, że siłownia to nuda. Wszystkie laski ćwiczą w klubie fitness. Baby, ciśniesz, baby, ciśniesz. Waga